Witajcie kochani, dzisiaj taki chyba troszeczkę krótki film sobie zrobimy na temat tego, co możesz zrobić, żeby wzmocnić komunikację ze swoją intuicją lub w ogóle ją rozpocząć, jeżeli uważasz, że takowej nie masz. W pierwszej kolejności myślę, że tutaj może być ważne zaznaczenie, że czasami ta nasza komunikacja z tą intuicją jest po prostu niezrozumiała, dlatego że mamy inne oczekiwania. Wydaje nam się prawdopodobnie, że to będzie tak jak rozmowa z drugą osobą, że usłyszymy całe zdania. Jeżeli tego nie słyszymy, to tej komunikacji nie ma. Ale prawda jest taka, że intuicja bardzo lubi komunikować się z nami zupełnie na inne sposoby. I wiedząc o tym, możemy po prostu na troszeczkę tak na zapas wyciągać takie wnioski, że ta intuicja się z nami nie komunikuje. Natomiast intuicja lubi się komunikować z nami poprzez obrazy, poprzez emocje, uczucia, poprzez takie natychmiastowe downloady całych wiadomości, takich niesłownych, tylko takich po prostu jakby już wiem, takie trochę jakby moment aha, nie? I ja tutaj mówię o tej intuicji, że lubi tak, że lubi tamto, ale nasuwa się w pierwszej kolejności w sumie pytanie, co to jest intuicja. Intuicja to jest coś, słowo przynajmniej, które każdy z nas słyszał i każdy gdzieś tam chyba miał z tym do czynienia. Przynajmniej raz w życiu chyba zdarzyło ci się tak, żeby powiedzieć, o, intuicja mnie poprowadziła, tak, żeby na przykład tu pójść, czy tam pójść, czy coś tam. Natomiast przypuszczam, że ile osób, tyle może być jakby różnych wersji zrozumienia tego, czym jest intuicja. Moja wersja zrozumienia tego jest taka, że intuicja jest to po prostu głos tej boskiej naszej części, komunikującej się z nami właśnie w taki sposób, czyli poprzez te odczucia, jakieś pojedyncze słowa, obrazy, lub jest to po prostu źródło boskie, które się z nami komunikuje też w taki sposób. I tutaj oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, bo oczywiście wszystko, o czym mówię w każdym moim filmie, również w tym, jest tylko i wyłącznie moją własną opinią, opartą na moim własnym doświadczeniu. Wielu rzeczy się cały czas uczę, więc wszystkiego nie wiem, ale tym, co wiem, lubię się dzielić, ponieważ coś może gdzieś dać komuś jeszcze jakieś dodatkowe zrozumienie czegoś, a ja na przykład czegoś nauczę się od kogoś gdzieś tam, jak ktoś coś opowiada ze swojego doświadczenia. Tak więc dla mnie intuicja to jest po prostu głos mojej takiej boskiej istoty, która ze mną porozumiewa się właśnie w taki sposób. Najczęściej u mnie są to właśnie obrazy, odczucia lub takie natychmiastowe downloady, kiedy zadaję pytanie na przykład, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to po prostu jest bum i nagle wiem, tak, dlaczego jest tak i musi mi to, ten przekaz trwa na przykład sekundę, a ja potrzebuję potem na przykład, nie wiem, 15 minut, żeby wytłumaczyć słowami, co to tak naprawdę, o czym to wszystko było, co to mówiło, tak? I ciekawa rzecz jest taka, że często to, co intuicja przysyła, jest bardzo trudne do wyjaśnienia słowami, tymi, którymi się na co dzień posługujemy. I niestety praktycznie za każdym razem no, mam ten kłopot, tak, żeby słowami wyrazić to, co się poczuło w trakcie takiego przekazu. I myślę, że chyba każdy, kto odczuwa te intuicyjne przekazy, to ma właśnie takie później odczucia, że trudno jest to wyrazić słowami i najfajniej by było, gdyby można było tak po prostu przypiąć do siebie jakiś kabelek i do drugiej osoby i zrobić taki właśnie download do tej osoby, żeby ona to po prostu poczuła w sobie, bo to jest dla mnie właśnie najczęściej takie odczucie jakby w całej istocie, aniżeli słowne informacje. Zdarzają się też takie pojedyncze słowa jakieś płynące od przewodników czy od intuicji, ale zazwyczaj są to raczej pojedyncze słowa, aniżeli całe jakieś zdania. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że są takie sytuacje, kiedy różnego typu byty astralne właśnie lubią się komunikować poprzez całe zbitki słowne, różne, nie wiem, jakieś dyktowania słów i tak dalej. Nie mówię, że to nie pochodzi, czy nie może pochodzić od boskiej istoty danej osoby, bo może,
ale byłabym tutaj dosyć ostrożna, ponieważ no, dla istot astralnych chyba jest to najłatwiejszy kanał komunikacji, właśnie jakby dyktowanie jakichś takich zdań i tak dalej, więc tutaj byłabym po prostu z tym ostrożna i upewniła się, czym tak naprawdę emanuje ta energia, która jest do nas przekazywana. Jak to zweryfikować? No tutaj trzeba rozwijać swoją świadomość rozróżniającą, trzeba troszeczkę poczytać, poinformować się, jakiego typu przekazy rzeczywiście przekazuje intuicja. Cokolwiek przychodzi właściwie od boskiej waszej istoty do was, to powinno być zawsze wspierające, pełne miłości, zrozumienia. I jeżeli cokolwiek jest, przychodzi do was innego w stylu nie jesteś jeszcze dość dobry, żeby się tego, żeby dostać taką odpowiedź, albo no nie wiem, cokolwiek innego, co ci będzie pokazywać, że jesteś gdzieś tam, czegoś jeszcze ci brakuje i tak dalej, to nie jest to na pewno od intuicji, od twojej boskiej istoty, ani od twoich przewodników. Co zatem należy zrobić, żeby zacząć pracę z intuicją lub ją ulepszyć? No cóż, podstawowym pierwszym krokiem jest to, aby w ogóle zacząć, tak? To jest tak jak z pracą z mięśniami, moi drodzy, ćwiczeniami z mięśniami. No, dopóki nie zaczniemy ćwiczyć jakichś tam różnych wymachiwań, czy no, jakiegoś różnego typu ćwiczeń, yoga, cokolwiek, bieganie, no to nie zobaczymy absolutnie żadnych rezultatów i tak samo będzie ćwiczeniem z intuicją, czyli musimy zacząć robić cokolwiek. Cokolwiek odpowiada tobie, cokolwiek przemawia do ciebie, cokolwiek uważasz, że jest dla ciebie do przyjęcia, do zrobienia, to zacznij z tym pracować, zacznij to robić. Ja mam bardzo prostą technikę, po prostu zadaję sobie pytania, robię tak od ponad 20 lat, w taki sposób właśnie rozwijałam swoją intuicję, zadawałam pytania swojej własnej intuicji na każdy możliwy temat, również robiąc zakupy na co dzień, nawet jak wybieram jabłka, wybieram coś innego, to zawsze sprawdzam ten impuls intuicji i nigdy nie potrafię właściwie zrobić tak czegoś, żeby tak po prostu wziąć pierwsze lepsze z brzegu i wrócić do koszyka, tylko muszę się skupić na tym odczuciu. Jeżeli odczucie mi mówi tak, to jest to pierwsze lepsze z brzegu, to wtedy tak, ale jeżeli mówi mi nie, pogrzeb, poszukaj tam coś jeszcze innego, to zawsze tak robię. Także tutaj dobrze jest się skupiać na odczuciach. Nie na słowach, nie oczekujmy właśnie słów, sentencji, tylko skupiajmy się na odczuciach, na obrazach, na tym, jak się czujemy w danym momencie, tak? Jak zadajemy pytanie, to w odpowiedzi co czujemy, czy czujemy się gorzej, czy lepiej, tak? To są wszystko jakieś tam przekazy, informacje płynące do ciebie, żeby przekazać ci właśnie, co powinieneś w danym momencie wiedzieć. Także, moi drodzy, co musimy najpierw zrobić? Ano, musimy zacząć robić cokolwiek. Jest wiele różnych technik, ja nie znam ich za bardzo wielu. Dla mnie ta zwykła, prosta technika się sprawdza. Jeżeli jest ona dla ciebie za prosta, nie pasuje dla ciebie, to poszukaj sobie jakiejś innej na internecie, na pewno znajdziesz różne. Będziesz mógł sobie pracować z intuicją w taki sposób, jak tobie najbardziej odpowiada. Chodzi tylko o to, żebyś w ogóle zaczął tą pracę, żebyś zaczął coś z tą intuicją swoją robić, żeby ją odblokować, żeby usłyszeć jej głos. Ważne jest się wsłuchiwać, uciszyć swój własny umysł, swoje własne myśli i po prostu się wsłuchiwać. A wsłuchiwać można się zawsze, w każdej chwili, w każdym momencie. Nie trzeba do tego jakichś robić specjalnych puz, sytuacji, tworzenia nie wiadomo czego, wychodząc na spacer, robiąc zakupy. Zawsze można się w siebie wsłuchiwać. Ja niestety uważam, że zbyt mało osób nadal wsłuchuje się w swoje wnętrze, a zbyt bardzo wsłuchuje się to, co jest na zewnątrz. Kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć, przypominam tylko, nie wiem czy mówiłam w sumie, ale mówię już, że to, co tutaj wam opowiadam, to są bardzo ogólne rzeczy. Nie będę wchodzić w szczegóły, jak te rzeczy robić, tylko po prostu wymieniam wam punkty, które warto jest podjąć, żeby
żeby umocnić tą komunikację ze swoją intuicją. No tak bardzo, bardzo ogólnie mówiąc, to chodzi po prostu o to, żeby podnieść swoje wibracje, tak? Podnieść swoje wibracje, żeby usłyszeć lepszą, mocniejszy głos swojej intuicji, żeby mieć tę lepszą komunikację z tą intuicją. No a żeby podnieść swoje wibracje, no to robimy kilka takich podstawowych rzeczy, czyli najpierw pracujemy ze swoimi wzorcami, przyzwyczajeniami, wierzeniami, tak? I wszystko to, co blokuje nas generalnie przed wysokimi wibracjami, zwłaszcza wszystkie wierzenia związane z Bogiem, z intuicją, z komunikacją z Bogiem, z intuicją. Tutaj wszystko trzeba wygrzebać, zweryfikować, przyjrzeć się, czy to nie są przyzwyczajenia czy wierzenia typu nie jestem dość dobry, tylko wyjątkowe jednostki mogą mieć taką komunikację, tylko to i tamto, to coś tam. No to wszystko trzeba poszukać. To są rzeczy, które koduje nam się po prostu w dzieciństwie, kiedy słyszymy je gdzieś ze swojego otoczenia i jak dzieci jak gąbka chłoną takie rzeczy, a potem okazuje się, że one są właściwie przeszkadzające, a nie rozwijające. Także, moi drodzy, szukamy wzorców, pracujemy nad nimi, transformujemy je, odpowiednie wzorce w ogóle usuwamy i po prostu podnosimy w ten sposób swoje wibracje. W inny sposób możemy podnosić swoje wibracje poprzez zmiany stylu życia. Ogólnie tutaj mam na myśli ciało fizyczne, czyli odpowiednia dieta, lżejsza, mniej mięsa, więcej warzyw, mniej produktów od pochodzenia zwierzęcego. Dieta powinna być dobrana do przede wszystkim do wieku, do stanu zdrowia, do sytuacji życiowej, w jakiej się w danym momencie znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele różnych tych czynników, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Także każdy z nas tak naprawdę powinien mieć swoją własną indywidualną dietę, którą stosuje wedle zapotrzebowania, potrzeb, zapotrzebowania i możliwości swojego organizmu na dany moment. Co dalej? Oczyszczanie organizmu też, ale również oczyszczanie energetyki. Oczyszczanie energetyki na przykład poprzez zgłoszenie się do osoby, która widzi aury, widzi tego typu rzeczy, energie, poziomy różne i tak dalej i jest w stanie się tym zająć, jest w stanie pousuwać te różne warstwy, które gdzieś tam energetycznie was ściągają w dół, a są już wam niepotrzebne. Koniecznie każdy powinien raz na jakiś czas robić sobie takie oczyszczania u profesjonalisty. Kolejna rzecz to oczyszczanie swojego otoczenia z negatywnych wpływów z zewnątrz od ludzi żywych, organizacji i ludzi, tak? Czyli organizacji ludzi, którzy żerują na was, którzy wysysają z was energię, czas i tak dalej, przy których czujecie na przykład poczucie winy, czujecie, że nie chcecie, ale jakby musicie, bo coś musicie zrealizować, albo na przykład czujecie się wyznawcami kogoś lub czegoś, to tutaj trzeba, moi drodzy, zmienić. To trzeba tutaj zmienić podejście do tego. Zwykle takie podejście bierze się z tego, że macie niskie poczucie własnej wartości, uważacie, że nie jesteście dość dobrzy i oddajecie innej pojedynczej osobie lub jakiejś organizacji, oddajecie głos, aby decydowali o twoim życiu, jak ma się ono toczyć. Bardzo przeszkadzającymi w komunikacji elementami są niskowibracyjne emocje, różnego typu lęki, obawy, złość, depresja, stres ogólnie, także tego typu rzeczy, no nad tym trzeba pracować, z tym oczywiście też wiąże się rozwój duchowy, nad tym pracujemy, staramy się to przetransformować, zrozumieć skąd się biorą, co możemy z tym zrobić, jak możemy to ulepszyć itd., itd. Co jeszcze będzie dla was pożytecznego w tym temacie, to jest nauczenie się wchodzić w przestrzeń swojego własnego serca i polega to na tym, że przestrzeń serca mamy tutaj, mniej więcej oczywiście w okolicy serca, wchodzimy tam,
umysł jest po to, żeby jakby obserwować, prowadzić całość procesu, ale nie żeby nam dyktować warunki. Jak wchodzić w przestrzeń swojego serca? Najbezpieczniej jest tak, aby najpierw się uziemić, potem przenieść swoją świadomość powyżej serca, do samej góry, do górnych czakr i tam nawiązać łączność ze źródłem wszechrzeczy, a potem przenieść swoją świadomość do swojej przestrzeni serca, kiedy jesteśmy już uziemieni i połączeni ze źródłem. W przestrzeni serca kontaktujemy się ze swoją boską istotą lub ze swoimi przewodnikami, lub i ze swoimi przewodnikami i w ten sposób możemy już sobie tam pracować, tak? Możemy tam dostrzegać różnego typu obrazy, emocje, odczucia, wizje, postacie swoich przewodników na przykład i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam Was tak troszeczkę do eksperymentowania, bo tak jak powiedziałam, no dopóki nie zaczniemy niczego robić, to samo się to tak o po prostu raczej nie rozwinie albo będzie trzeba długo czekać na to, aby to faktycznie tak samo się zadziało. W każdym bądź razie przestrzeń serca, praca z przestrzeni serca jest bardzo ważna, ponieważ ona według mnie zapewnia bezpieczeństwo, BHP, energetyczne bezpieczeństwo pracy, kiedy wchodzimy poprzez swoje wnętrze, to wtedy zapewniamy sobie to, że no nie przyczepi się do nas nic z zewnątrz, po prostu, bo szukamy wiedzy wewnątrz, a nie na zewnątrz, a cała wiedza jest wewnątrz nas wszystkich, ponieważ ta boska istota ma z nami łączność poprzez nasze wnętrze. Jest warto o tym wiedzieć i o tym pamiętać, także nie musimy nigdy sięgać na zewnątrz, bo sięganie na zewnątrz zazwyczaj stwarza ryzyko nawiązania niebezpiecznych łączności z jakimiś innymi bytami. Zachęcam Was również do podzielenia się z tym, jak Wy rozumiecie słowo intuicja, jak Wy rozumiecie pracę ze swoją intuicją, co robicie, aby właśnie popracować i wzmocnić ten kanał łączności ze swoją intuicją, bo każdy ma jakieś tam swoje metody. Takie informacje mogą być przydatne dla tych, którzy tutaj będą przychodzić. No i jeżeli macie jakieś pytania, to też piszcie pod spodem, jeśli tam się coś nazbiera, to dokręcę jakąś część odnośnie intuicji. I w zasadzie na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, dziękuję Wam za bycie tutaj jako część tej wspaniałej społeczności odważnych dusz. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, owocnego rozwoju, osobistego, duchowego. Niech się dzieje jak najlepiej dla Was samych i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, buziaki, pa!